Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteś na kanale Enjoyment Family i rozpoczynamy kolejnego vloga. Dzisiaj zaczynamy od paczki. Czegoś miłego, dostaliśmy prezent ze względu na narodziny Mikołaja od marki Epson, której bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze nie otwieraliśmy, znaczy częściowo otwarliśmy, nie wszystko widzieliśmy, bo stwierdziłam, że chcę to uwiecznić. Tak, chcemy to nagrać i zobaczyć, co tam jest w środku, więc otwieramy. I prezent w ogóle ma na zamyśle to, że z racji, że pojawił się Mikołaj, chcielibyśmy na przykład wydrukować zdjęcia i tak dalej, to mamy tutaj drukarkę, która daje nam taką możliwość, raz wydrukowania małych zdjęć, ale dwa w formacie naprawdę dużym, czyli A3 plus, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wielkościowo wyglądać, bo szczerze mówiąc nie wiem do końca. No i będziemy testować. Mam nadzieję, że już na tym vlogu się uda coś wydrukować. No i nie mogę się doczekać, także otwieramy tutaj. Tu mamy paczuszkę pierwszą, ale zobaczcie na to. To jest takie kochane. No, jak ja to zobaczyłem w ogóle, że tutaj my jesteśmy, tak, nie? Tak, to się, nawet Krzyś się wzruszył, a on się wzrusza bardzo rzadko. To jest naprawdę tak miłe. I tak za to dziękujemy, bo naprawdę potrzebowaliśmy chyba takiego prezentu, no nie? Jak patrzę, co się ładne, fajne zdjęcie, o my, no nie? I tak nie zajarzyłam, także mega, mega dziękujemy. I w tej okazji narodzin Mikołaja składamy wam najserdeczniejsze życzenia, aby Maruszek rósł zdrowo, a każdy dzień był doskonałą przygodą dla całej waszej trójki. Czas płynie szybko, a dzieci rosną jak na drożdżach. Warto na bieżąco uwieczniać wspólne, najpiękniejsze chwile, nie tylko na Instagramie, ale przede wszystkim w formie zdjęć na ścianach. I tutaj się zgadzam. Drukarkę i papier foto wam podsyłamy, zostaje tylko wybrać ulubione kadry i działać. Morza miłości, mnóstwo cierpliwości i wielkich zasobów energii. No, więc Marcie, damy odpocząć. Ślicznie wyszliśmy na tym zdjęciu, ślicznie! No mega fajnie. Tak długo wytrzymałam. Dostaliśmy tutaj koszulki. Tak, Krzyś będzie mówił. Ta koszulka akurat jest dla mnie, bo druga jest dla Marty, tak. Bo już tak podejrzałem. Mów mi ojcze. Ja bym się normalnie ubrał. No, no taki mam zamiar. No. Chcę zobaczyć jak moje. Jak twoja. O, tutaj widzę coś. A tam jest więcej tego. Tu jest więcej, no. To mów mi ojcze, jest zarąbisko. Tak, ciekawe co ja mam. No, pokaż. Mama firma roku. Super, mama firma roku. Godziny pracy od 00 do 24 i 7 dni w tygodniu. Czyli tak jak zazwyczaj. Aha. Fachowe doradztwo w sprawach szkolnych, pomoc lekarska i psychologiczna, usługi transportowe w systemie dziennym i nocnym, pełen asortyment posiłków ciepłych i zimnych, zaopatrzenie i logistyka, profesjonalne czyszczenie i pranie. No, firma roku. No, jakby nie było. Dobra, to co, ubieramy? Bo jestem... Ja już ubrałem. Ja też jestem. Dobra. No to czekaj. To my lecimy ubierać i zaraz wracamy. Już założyliśmy koszuleczki, zarąbiste są. Dobra, teraz mogę wyjść na miasto, wszyscy super, mama. Czym się zajmuję. Super, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I tutaj mamy tak, papier. Tylko to jest jakiś glossy, to będzie jakiś ten, błyszczący taki. Tutaj jeszcze coś jest. Nie mam pojęcia co. Co to jest? Jakaś paczka. Co tam pisze? Skarby mojego dzieciństwa. O, skąd wiedzieliście, że ja zawsze mam takie pudełko? Mam nawet ze swojego dzieciństwa. To będzie super, no. O nie, 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 nie chcę tego rozcinać. No, ciężko będzie. Dobra, może to tak, może to tak też mi nie zejdzie. Muszę to rozciąć, muszę. To leć. Dobra. Mhm. Nie miałam tego. Z tyłu młody robi... No, za potrzebą. Potrzeby sobie robi po prostu tak. Swoje. Okej. Okay. No i co to jest? Imię i nazwisko, to, data urodzenia, miejsce urodzenia, godzina, wzrost, waga. Aha. Ale czat. Takie, to jest fajne takie, żeby sam, wiesz, wszystko składować, no nie? Wyjątkowy pamiętnik na wasze cudowne wspomnienia. Tutaj będą bezpieczne. Dziękujemy za zakup miłego pisania. Ale... Aha, to jest taki... Ja o tym nawet myślałam, tak? Że to jest super, bo jednak jak ja kiedyś prowadziłam swój pamiętnik. Mhm. I teraz jak wracam do tych moich takich wspomnień, to rzeczy, o których zapomniałeś, mhm. Jak czytasz, widzisz je ponownie. Jakby mhm. Mózg jednak odkopuje. I słyszałam, że bardzo dużo osób zapisuje takie, wiesz, wspomnienia z dzieciństwa i potem mogą sobie to odkopać. Jeżeli to jest to, tak mi się przynajmniej wydaje. To teraz zobaczymy. Do tego doklejają na przykład zdjęcia i tak dalej, wiesz.
moje dzieciństwo. Lux Note. Ta książka należy do Czas przed moimi narodzinami, poród, pobyt w szpitalu. Zdjęcie, no nie, zdjęcia mamy w ciąży. Co zajebiste to jest. Patrz, do kiedy to mamy? Miejsce na odcisk stóp, mam 6 lat. Zajebiste to jest, powiem ci. To jest coś mega. Będziemy mogli to uzupełnić sobie, do któregoś momentu już możemy chyba. Zdjęcie mamy też. Dlaczego wybraliśmy takie imię? Zajebiste to jest. Z kim mama dotarła do szpitala, jak przebiegał poród, co poczuła wtedy mama? Pierwsze słowa rodziców, gdy mnie zobaczyli. Zdjęcia po porodzie. Wszystko będziemy zrobić. No teraz tych zdjęć tu można naklejać, to jest super. Aha. Do połączenia z drukarką, nie? Zajebiste. No i Martusia nam się troszeczkę rozmyła, więc idzie się poprawić. Ale bardzo dziękujemy, bo prezent mega fajny. Ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje jak moje dzieciństwo i tutaj wszystkie te rzeczy. Ukochana przytulanka, najfajniejsza zabawka, najsmaczniejsze danie, ulubione picie. Martuś, ta książka to jest coś mega fajnego, no nie? Też tak uważam. Takie mega wspomnienie, że szok. Tak. I pierwsze co, to chcę ją dzisiaj uzupełnić, wiesz, tak na świeżo. Bo to jest najlepsze, gdy uzupełniasz to w danym momencie, to co czujesz, bo potem odtwarzać jest ciężej. Ale tak, no to super sprawa, tak. Nie? I wiesz, wydrukujemy twoje zdjęcie, jak masz brzuch. Twoje w szpitalu, z studiu. To takie prywatne, które są tylko dla nas, nikt ich nie widział, nie? Mega. Mega. Mega, 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 mega. Ale tak, to jest mega, wiesz, idziesz do kogoś, to dasz mu taki prezent, to jest... No będzie każdy płakał ze szczęścia w ogóle, wiesz. Jeżeli ktoś idzie na to pępkowe, albo coś tam pierwszy raz w odwiedziny do malucha, to rewelacja. Naprawdę rewelacja. Nie ma szans, że się mama nie popłacze. To będzie takie do takiej ramy. Ale to jest A3, bo jest jeszcze A3 plus. Plus. Ale do takiej ramy z białym tym wklejone też super. Też super. Tam na pewno założysz. A to jest A3 takie. Tak. No. To. Ale to bym wolała w takich większych i sobie zrobić tą białą do ja już mam na to pomysł. Ja już mam na to ścianę, która czekała na to w ogóle wszystko. Więc... Ale A3 to jest duże zdjęcie. Bardzo duże. Tak. To jest niesamowite. Aż cieszę się, że was znam, normalnie, naprawdę cieszę się bardzo, że was znam, bo jak ktoś robi taki prezent, to jest wspaniałym człowiekiem. No ja w ogóle, to jest sztos. Bo to inaczej jest tak, jak ktoś cię tak bardzo personalnie traktuje, wiesz, to też jest takie niesamowicie miłe, bo to tak, można komuś wysłać paczkę i luz, no i, ale jak widzisz, że ktoś siedział nad tym, żeby złożyć ci życzenia, że komuś się chciało. Żeby to zrobić w ogóle. Żeby no to zrobić, to jest po prostu dla mnie tak rozczulające, tak niesamowite. To jest gigantyczna drukarka od Epsona. Chyba tego nie podniosę. Ja to podniosę. A tu i jest tutaj z telefonu, można sobie drukować chyba. A w ogóle wiesz, że ona tak wygląda mega czadersko. My sobie dopiero obczajmy całą, no nie? Tak. Wtedy powiemy co i jak. Jestem dużą drukarką. Bardzo dużą. Zamieszane. No, jest kurde czadersko. Ogromna. Jest strasznie szeroka. Ale już to taka fajna, wyglądowo taka kostka, ładna. Tak. Nie jakiś taki haśpel. Przepraszam. Nie jest brzydka. Nie jest brzydka, jest bardzo ładna. Czyli możemy i skanować, i drukować. Są zbiorniczki. Zanim zaczniemy używać, musimy sobie napełnić tutaj kadridże. Tak to się kiedyś nazywało, kadridże. Chodzi o to, żeby zalać tutaj te wszystkie nasze miejsca kolorami. Ja nie używałam tego słowa. No nie? M do M i tak dalej. Także mega fajnie, bo wystarczy odkręcić tą buteleczkę. Tyle. Otworzyć sobie ten kolor, do którego chcemy wlać i włożyć butelkę z tymi, tylko ją wkładasz. I koniec.
i czekasz, aż się napełni. Trzeba to samo wyjąć, czy... co? Nie, on przestanie się lać, jak się napełni. Jakie mądre. No, także to tylko czekasz. Ale super. Mega wygodne, no nie? Znaczy, wydaje mi się, że to no, teraz chcemy drukować więcej zdjęć, więc może polecić. Ale dużo kolorów tak, jest. Tak, jest odcieni, no nie? Bo tak. Jest tutaj magenta i te jakieś tam inne, już nie pamiętam nazwy. Skąd ty znasz te wszystkie takie te? Tutaj jest o, szary. To, tu jest, tu wlewałaś. Wiem, ale mówię, że przestało się lać. Przestało się lać, no to podnieś, tylko nie ściskaj. Do góry? No. A, i się nie myje? No. Myślałam, że zaleję sobie tutaj wszystko, wiesz? Też tak myślę. Zakręcasz i odkładasz i następny kolor. 115. Ten sobie już zamknij. Żeby się nie pomylić. No. Nie wlać sobie złego koloru. No i tyle. Ale fajnie, dobrze. Dobrze, Boże. Sprawdzaj mnie. Fajnie, że to się otwiera na ten kolor, na który otworzyłeś, bo to tak... Tak, że wiesz, że to jest ten. Kurde, dużo tych kolorów, naprawdę. No dużo. Tak mi się wydaje, bo wydaje mi się, że było mniej. My mieliśmy cztery. Czarny i, no, i no, trzy. No, właśnie. Jest więcej tych. A, czyli te zdjęcia będą takie ładne. No. A, już chcę kupić ramy. Już chcę coś wydrukować. Coś sobie wydrukujemy, a później jeszcze ten papier weźmiemy, ten taki do tego albumu, jakiś taki. I będziemy uzupełniać. Ja sobie przesegreguję zdjęcia z telefonu, no bo fajnie teraz. Wywołać, no. Wywołać, ale fajnie teraz, bo ten telefon ma każdy. Telefony robią teraz takie zdjęcia jak aparaty fotograficzne. Więc naprawdę uwieczniamy o wiele więcej chwil, no nie? Takich, których nawet byś nie miał normalnie przy sobie aparatu. I super, że można to po prostu sobie w domu wywołać, bo tak, to jest jednak tak, że masz to na telefonie, potem zmienisz telefon. Przegrasz to gdzieś na dysk, ten dysk ci gdzieś tam się zepsuje, tak jak wiele razy. Tak, dokładnie. I nie masz i tych co? Zdjęć. I nie masz tych zdjęć. Albo w ogóle zmienisz telefon, zapomnisz o tych zdjęciach i tak dalej. Jak sobie je wydrukujesz, czy wywołasz, to już całkowicie coś innego. Ja zawsze jestem zwolenniczką albumów i tych zdjęć, a teraz skoro możemy to robić sami w domu, to nie ma już wymówek. Nie ma. No, to są takie wzruszające rzeczy. Kurde, teraz jest tyle takich wzruszających momentów. Okej. To co? Idziemy ją podłączyć na górę? Tak. Wydrukujemy sobie testowo jakieś zdjęcie. To może to. To, może być to zdjęcie, no. Skoro już ten... A masz go w jakiejś lepszej jakości? Z czym on był robiony? Ja go obrabiałam w Lightroomie i może z Lightrooma mogę, wiesz, bezpośrednio jak wypuścić do drukarki. No, a to najpierw musimy, wiesz, poinstalować wszystko. Czekaj, chcę zobaczyć, czy jest taka możliwość. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co się okaże. Idziemy na górę. Testujemy. Właśnie idzie zdjątko do nas. Tam się już drukuje. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodź do mnie, chodź. Bardzo szybko drukuje. To jest szalone, że naprawdę widać, że ten papier zapiernicza. Już miki. Już się tu pojawiamy pomalutku. Widzę swoje nogi. I... Widzę Mikołaja. Ręka Marty. No czad, powiem ci, że... Udarzek tych kolorów, bo byłam strasznie ciekawa, bo to jest, wiesz, obrabiane to zdjęcie na telefonie. To jest zdjęcie z telefonu, bo to trzeba... Jakie ładne! Mikusiu! Mikusiu, chcę zobaczyć! No już do ciebie przyjdę.